Hej, szczęść Boże, witajcie, pozdrawiam Was serdecznie z drogi do Krakowa. Jadę na ślub Zosi i Piotra, wreszcie śluby są możliwe, chociaż bez wesela. Bardzo się cieszę, że mogę razem z nimi być i przeżywać tę uroczystość. To jest bardzo piękny moment i że wreszcie jest możliwy, tym bardziej się cieszę. I mam nadzieję, że Wy też się dobrze macie i że jesteście szczęśliwi. Błogosławię Wam z drogi. Miejcie się jak najlepiej. A kilka słów więcej to już z Krakowa. Witam Was już w Krakowie. Stare mury, swojskie sytuacje, swojskie klimaty. Jesteśmy już po ślubie Zosi i Piotra. I przypomniały się oczywiście stare, piękne chwile. Zosia była w moim duszpasterstwie w przystani. Piotra poznałem w Łodzi, bo tam chodził do duszpasterstwa akademickiego Kamienica. Ale tutaj się poznali w duszpasterstwie 120. Nie wiem dokładnie, co to jest za duszpasterstwo. To jest duszpasterstwo księdza Węgrzyniaka. Spotkaliśmy się więc przy ołtarzu razem z księdzem Węgrzyniakiem, z ojcem Januszem Pydą, z ojcem Pawłem Klinczakiem i nawet był jeden jezuita tutaj u dominikanów, także było szeroko, gościnnie, było dużo mundurów wojskowych, bo Piotr jest wojskowym, lekarzem wojskowym, także bardzo piękna uroczystość. I pomyślałem sobie, że z tego miejsca Was pozdrowię i jakoś pobłogosławię i powiem też kilka słów, bo to jest jakaś podróż sentymentalna. Rzeczywiście tak jest, że tutaj niedługo po święceniach, bo najpierw byłem w Poznaniu 2 lata, ale potem byłem przez 3 lata tutaj duszpasterzem szkół średnich w przystani i to był bardzo piękny czas. I mówię podróż sentymentalna, dlatego że sobie przypomniałem Zosię, też Aksę, no innych, którzy... Aksę wspominam dlatego, że jest świadkową na tym ślubie. Więc mnóstwo pięknych ludzi, do których coraz bardziej tęsknię, coraz bardziej wspominam, właśnie coraz częściej mi się wydarza bywać na ich ślubach, błogosławić je, chrzcić dzieci. Jakoś widzę, że to są moje dzieci, jakoś się z tym utożsamiam. Cieszę się wnukami też już. Także wiele, wiele takich pięknych radości, wzruszających. Mówię też to w kontekście właśnie takiego pierwszego ślubu, w którym biorę udział po pandemii, czy w trakcie jeszcze pandemii. I zdaję sobie sprawę, że wiele, no właśnie, ślubów, wesel, bo ten ślub też jest bez wesela, że się nie odbywa, że sakrament komunii, pierwszej komunii świętej czy bierzmowania też w wielu miejscach się nie odbywa, że to jakoś dotyka nas, naszych serc, naszej wiary, a jednocześnie staramy się jakoś z tym radzić. To jest też, myślę, taki kolejny krok, który mamy do zrobienia w wierze, że to się, no chociaż to niby wiemy, że to się nie kończy na tym, co zewnętrzne, że to, co zewnętrzne nie jest najważniejsze w przyjmowaniu sakramentów, w świętowaniu tych sakramentów we wspólnocie, ale że jest ważne i że to, co zewnętrzne, domaga się tego pogłębienia. Jakoś prowadzić do tego też zewnętrzna droga, ale przede wszystkim chodzi o tę wewnętrzną drogę, o to, co się duchowo ma stać. I tak dzisiaj słuchałem też, jadąc tutaj, księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia i on mówił w dzisiejszym słowie, właśnie na dzisiejszy dzień, że ta droga, którą my podążamy, nie jest drogą dokąd, do czegoś, tylko zawsze jest drogą do kogoś. I w kontekście tego ślubu i też w kontekście wszystkich tych uroczystości, które może są przesunięte, albo które może są tak jak tutaj uszczuplone, że w tym kontekście może bardziej widać to, że ta droga
prowadzi do kogoś, nie do czegoś. I że jasne, że ważne jest to, co fizyczne, cielesne, ważne jest cieszenie się razem, właśnie składanie życzeń, przytulanie i tak dalej, czego teraz może być mniej, też no, wesela, właśnie jedzenie, uczty, jakieś, prawda, świętowanie, to wszystko jest ważne, tańce i tak dalej, a jednocześnie może to ograniczenie daje nam taką szansę, by pójść w głąb. I żeby to jeszcze bardziej było spotkanie z kimś, czy droga do kogoś, a nie do czegoś. Żebyśmy na tym, co zewnętrzne, nie pozostawali. I nie chcę tak być zrozumianym, że przeciwstawiam to, co wewnętrzne, temu, co zewnętrzne, bo tak nie jest. To się wzajemnie dopełnia, ale czasami pewne ograniczenia zewnętrzne powodują pogłębienie tego, co wewnętrzne. I na to mam nadzieję. Tego wam też życzę. Życzę oczywiście Zosi i Piotrowi, ale życzę też każdemu z nas, którzy uczestniczymy teraz w życiu z Panem Bogiem. Czekamy na Ducha Świętego, pragniemy Go przyjąć, pragniemy, aby On nas na nowo wypełnił, żeby pogłębił to nasze życie, żebyśmy, jak to się mówi, poczuli wiatr w skrzydła. I myślę, że na to możemy czekać i możemy na to liczyć. Nie dajmy się też zwieść i właśnie zepchnąć w jakąś niszę, no w jakieś narzekanie, w jakąś beznadzieję, bo to nic dobrego nie przynosi. Warto uważnie patrzeć, tak rozumnie i jednocześnie właśnie przyzywając Ducha Świętego, patrzeć coraz bardziej w Duchu Świętym na to, w czym uczestniczymy, na to, jak Pan Bóg nas prowadzi, na to, czemu to mogłoby służyć. Prośmy o taką łaskę właśnie głębszego zrozumienia, właśnie pogłębienia tego, co najistotniejsze. Pozdrawiam was serdecznie z tego miejsca, z Krakowa, od świętego Jacka, z tego pięknego ślubu, z tej pięknej uroczystości, gdzie miłość się obficie wylewała i mam nadzieję, że dalej będzie się wylewać. Niech ta miłość też was dotyka, niech was napełnia, niech was ogarnia, niech was podnosi, niech właśnie ta miłość przede wszystkim będzie tym wiatrem w wasze skrzydła. A my po prostu żyjmy tak pełnią życia, jak się tylko da i najpiękniej, jak się da. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!